W miniony ciepły weekend odbył się w Brennej kolejny magiczny koncert. Dwa kontynenty, dwie odmienne kultury, różne tradycje, a zarazem wspólna muzyka wolnych ludzi, nomadów. Skąd wziął się pomysł, że zaczęliście grać właśnie taką muzykę? To się naprawdę naturalnie zrodziło pod wpływem spotkania. Spotkaliśmy się z Mustafą już dobrych kilka lat temu, tutaj w tym regionie, właśnie w Beskidzie. I poznaliśmy Mustafę, jego przyjaciół, ich muzykę, ale tak naprawdę trzeba było dopiero pojechać na Saharę i usiąść koło Mustafy i na Saharze usłyszeć jego głos. I zapamiętać ten moment, kiedy ten jego głos przeniknął mnie przynajmniej do szpiku kości i pojawiło się pragnienie, żeby zaprosić Mustafę najpierw na trasę koncertową, jubileuszową i też na płytę zespołu Dikanda. I Mustafa z nami zagościł na tej płycie, później z nami pojechał na trasę. No i nasze drogi na chwilkę się rozeszły, żeby potem z powrotem zatęsknić i spotkać się i stworzyć tak zupełnie naturalnie taką przepiękną, mam nadzieję, muzyczną historię o miłości w jej różnych kolorach, o podróży, o spotkaniu. I jakoś tak mam wrażenie, że mimo że odmienne kultury, to jednak gdzieś tam muzycznie, wrażliwościowo ja i Mustafa jesteśmy jakoś tak sobie bliscy. Trochę jak brat i siostra, brother and sister. Tak, like brother and sister. Tak, brat and sister. Tak. Brat i siostra? Tak, sister and brother. Nawet nie mieliśmy do końca planu, ale jakoś tak wyszło, że zostaliśmy na tej scenie we dwójkę. Bez dodatkowych maszyn, bez elektroniki, tylko my, nasze instrumenty, nasze głosy. I to jest takie ubogie, ale mam nadzieję, że przez to piękne i prawdziwe. No ale taki decydujący moment, czy zawsze ta muzyka jakoś ciebie konkretnie pociągała, czy jak to się stało, czy grałaś w dzieciństwie już takie skale etniczne, czy to był właśnie ten moment spotkania z Mustafą, że to jest ta muzyka, która mnie wciągnęła? Muzyka towarzyszy mi w sposób naturalny od dzieciństwa, ale oczywiście, że jak miałam 3 latka, to chyba raczej nie śpiewałam muzyki z Sahary. Nawet chyba nie wiedziałam, co to jest Sahara. I mało tego, nawet na dzień dzisiejszy ja absolutnie nie próbuję naśladować muzyki Sahary, bo po prostu nie jestem w stanie. Mogę skończyć 1 000 000 szkół, konserwatoria, ale nie zagram tak jak oni, nie zaśpiewam tak jak oni, bo to trzeba się tam urodzić, więc co mnie zafascynowało? Ja ogólnie lubię szczerość, lubię taką prawdę, lubię wszystko, co jest takie analogowe. Dzisiaj tak mi się fajnie nawet powiedziało. Lubię coś, co nie jest oklejone pazłotkiem, tylko co jest przez dłuższy czas, albo nawet bardzo długi, szlifowane. Lubię rzeczy, które kosztują, które wymagają wyrzeczeń. Nie tylko w muzyce, ale w ogóle. I dlatego wszystko, co w muzyce jest takie jakieś trochę dzikie, trochę nieokiełznane, fascynuje mnie. I dlatego też zafascynowała mnie na pewno w pewnym momencie muzyka ludowa z Sahary, bo jest dzika, bo nie okiełzna jej żaden czas, żadne reguły, żadne systemy. A poza tym jak oni grają ten rytm jakoś do tyłu, jak oni łączą bas bębnem, mnie to fascynuje, nie umiem tego. Ale mogę wnieść coś pięknego swojego i zaprosić do tej swojej bajki Mustafę, tak jak on zechciał. Ja jestem bardzo wdzięczna jemu, że on mnie chce, że chce iść ze mną tą wspólną drogą, która jest bardzo młodą drogą i też nie wiem, jak długo tą naszą księgę będziemy razem, ja i Mustafa, zapisywać. Życzymy sobie jak najdłużej, wiadomo. No właśnie, czyli kiedy następne koncerty? Zapraszamy na koncert. You're welcome. Tak. When will be the next concert? Soon. Inshallah. Inshallah. Soon. Jak Bóg da. Jak soon. Bóg da. No, nie, no tak teraz trochę mówimy jak Bóg da, bo tak naprawdę jak Bóg da. Ale prawda jest też taka, że staramy się pomagać tutaj i temu projektowi, zapraszać ludzi, którzy mogliby troszkę okrzesać nas pod względem menedżerskim właśnie, żeby zorganizować takie spotkania, bo my naprawdę nie potrzebujemy wiele. Trochę osób, które chcą się z nami spotkać, trochę światełka, piękny dźwięk, skromne miejsce, na którym sobie rozłożymy nasze dywaniki, nie nasze właściwie, Mustafy dywany Sahary, które ręcznie wykonała jego mama. I tylko tyle, niewiele trzeba, żeby przyjechać i spotkać się. I na pewno będziemy dążyć do tego, żeby tych spotkań było w miarę możliwości jak najwięcej. Bo my jesteśmy ich głodni i one nam bardzo smakują.
Czyli podamy namiary do Was i można się z Wami kontaktować i umawiać na koncerty. Tak, tak, jak najbardziej. I pozdrawiamy wszystkich widzów Waszej telewizji OX i zapraszamy Państwa, którzy zostali teraz zaintrygowani, co to za tutaj duecik jest niesamowity, kolorowy i chcieliby się znowu spotkać, no to musicie śledzić Mustafa El Boudani, Ania Witczak-Czerniawska. Ania Witczak. Na Facebooku można szukać i po prostu spotkać się na naszej drodze. Byłoby super, my jesteśmy głodni tego.